Osoby, które tworzą artystycznie i chciały pokazać swoje prace szerszemu gronu odbiorców, miały taką okazję, bo we wtorek 9 marca Kozienicki Dom Kultury zorganizował w CKA otwarte spotkanie wielkanocne z Weną Artystyczną. W tym roku inicjatywa ta zastąpiła coroczną prezentację rękodzieła wielkanocnego grupy twórczej Wena, a w spotkaniu poza lokalnymi twórcami udział wzięły też osoby, które zarówno amatorsko, jak i zawodowo spełniają się artystycznie. I tak Spotkanie poprowadziła Agnieszka Bieńkowska, plastyk KDK, która jako pierwsza zaprezentowała wykonane przez siebie wielkanocne pisanki. Opowiedziała też o technikach i materiałach, jakich użyła podczas ich tworzenia. W ten sposób zaprezentować swoje prace mógł każdy uczestnik spotkania. Były więc różnorodne wielkanocne stroiki, obrazki, pisanki, rzeźby, ozdoby ze sznurka. Zgromadzeni z chęcią prezentowali swoje prace, opowiadając o działaniach twórczych, dzieląc się doświadczeniami